Minęła dziewiąta, dzień dobry Państwu, witamy w naszym porannym programie, a naszym gościem dzisiaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, pan Marcin Sabat. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Dyrektorze, chciałbym mieć założone łyżwy, narty, mam natomiast inne na razie obuwie, ale chciałbym mieć takie. Będę mógł spokojnie myśleć o tym, czy na lodowisku, czy to Ropol, czy właśnie, czy w ogóle będzie otwarte lodowisko, tak jak w tamtym roku, będę mógł się poślizgać w grudniu, dlatego że to jest grudzień, styczeń, taka pora, kiedy bardzo dużo mówimy o tej zimowej rekreacji, a ona do tego Opole nas przyzwyczaiło po prostu. Tak, zdecydowanie. Nie tylko pan, ale wszyscy mieszkańcy Opola, aglomeracji i województwa będą mieli okazję pojeździć na łyżwach. Co więcej, tą okazję już mają. W miniony weekend mieliśmy chyba 3000 osób na ślizgawkach ogólnodostępnych, na Toropolu. Tak, zaczęła się zima, ludzie zostawiają w domu rowery, buty biegowe, zakładają łyżwy i my widzimy nie tylko tych młodych ludzi, ale także dorosłych. W każdą sobotę, w każdą niedzielę 9 ślizgawek ogólnootwartych. A ogólnopolskiej, bo ludzie z tej Polski przyjeżdżają. Oczywiście, do Opola, tak. Ale jakby ludzie przychodzą na Toropol, ślizgają się rekreacyjnie, jedni szybciej, jedni wolniej. Aktualnie szykujemy się do otwarcia lodowiska na Toyota Park. No właśnie o to chciałem pana zapytać, dlatego że pojawiły się oczywiście, jak to zwykle, takie obiegowe opinie, że tego nie będzie, bo umówmy się szczerze, koszty są ogromne, jeśli chodzi o obiekty sportowe. Wszędzie. To nie jest kwestia Opola, tylko w ogóle kraju. Czy rzeczywiście Opole poradzi sobie, kwestia prądu, gazu, innych świadczeń, które trzeba płacić, z tym, że to spowoduje, że ilość tych godzin będzie po prostu ograniczona, czy też czas będzie ograniczony? To jest tak, że każdy z nas w domu odczuwa to, że wszystko idzie do góry. Koszty mediów, energii przede wszystkim wzrosły w tym roku, jeżeli chodzi o Mosiro 100%. To jest jakby największy koszt, jaki ponosimy. I tak, my musimy być odpowiedzialni, musimy dbać o koszty, musimy dbać o pieniądze. Natomiast z drugiej strony, mając takie świetne miejsce jak Toyota Park, i to lodowisko, które się w okresie zimowym wpisuje w krajobraz tego sportowego. Nowe, a już wydawałoby się, że mamy je od lat tak naprawdę, prawda? Tak, dlatego że wcześniej lodowisko mobilne funkcjonowało na stawku Balickiego, takie malutkie. Nawet przed ratuszem. Przed ratuszem. Teraz mamy obiekt pełnowymiarowy, gdzie może 200 osób swobodnie w jednym czasie z tego lodu korzystać. Więc tak, podjęliśmy decyzję, że mając taki obiekt, patrząc na to, jaką popularnością się cieszył w poprzednim roku, uznaliśmy, że nie możemy tego mieszkańcom zabierać, tak jak nie możemy w tych trudnych czasach zabierać jarmarku bożonarodzeniowego na rynku. To jest jakby pewna tradycja. My będziemy szukali oszczędności, musimy szukać oszczędności. Być może będzie krócej i drożej? Będzie nieco drożej. Znaczy ja to też rozumiem, chociażby z inflacji, która skoczyła o 20%, tak. I to wiemy. No tak, to jest tak, że na końcu tego wszystkiego i tak jakby miasto musi do wszystkiego dopłacić, bo jak wiemy, żadne obiekty w Polsce z wyjątkiem Stadionu Narodowego nie bilansują się, to znaczy zawsze trzeba do nich dopłacić. Trzeba dopłacić między innymi dlatego, że zwykły mieszkaniec musiałby za basen płacić nie 15 zł, tylko 70, a ślizgawka na lodowisku powinna kosztować 50 zł, a nie 12. Więc my szukamy oszczędności, natomiast wydaje nam się, że musimy dbać zarówno o sportowców, którzy na naszych obiektach codziennie trenują, rozgrywają mecze, ale także o mieszkańców, którzy przychodzą rekreacyjnie popływać, pojeździć na łyżwach, pograć badmintona, pokopać piłkę, w siatkówkę pograć i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta zima zapowiada się wbrew pozorom gorąco. Myślę o tym takim pozytywnym aspekcie ilości zdarzeń, wydarzeń i możliwości tego rekreacyjnego wypoczynku, bo to jest najważniejsze. Tak jak pan powiedział, w tamtym roku dano nam to lodowisko na świeżym powietrzu. Dzisiaj nam się wydaje, że no ja sam korzystałem z niego i wiem, jaka to jest frajda z samego rana, czy też późnym wieczorem, kiedy jest oświetlenie. Dlatego to pytam o to. A dwa to oczywiście baseny. Jak wygląda sytuacja z basenami? Wszystkie obiekty funkcjonują normalnie. Jedyną decyzję, jaką podjęliśmy, to skrócenie godzin pracy akwarium. Koszty to raz, ale dwa, zainteresowanie w tych godzinach najwcześniejszych i najpóźniejszych było znikome. Natomiast mamy dwa baseny, więc teoretycznie każdy mieszkaniec od 6 do 22 codziennie, jeżeli tylko ma ochotę, może udać się na basen, popływać,
posiedzieć w Solance, pójść do sauny. Będziemy mieli dwa lodowiska niebawem. Tak jak mówimy, rozpoczynamy już przygotowanie do uruchomienia lodowiska na Toyocie Park. No właśnie, czyli to, co się tam pojawiło, tak, no, to świadczy o tym, tak? Mówię o tej maszynerii, o tak, samochodach, przyjeżdżają które przyjeżdżają agregaty, sprzęt, tak? Przyjeżdża rolba, musimy postawić garaż, wszystko przygotować. Chcemy, żeby to było takie miejsce w tym okresie świąteczno-noworocznym, które będzie troszkę do jarmarku nawiązywało. Będzie świątecznie, będzie muzyka, będzie zabawa i frajda dla wszystkich. Chcemy 11 grudnia zrobić takie oficjalne otwarcie, taką imprezę mikołajkowo-świąteczną. Wzorem ubiegłorocznej. Wzorem ubiegłorocznej. Chcemy zrobić to, tak jak mówię, 11. Liczymy, że pogoda nam będzie pomagała, bo w tamtym roku niestety w połowie lutego już było tak ciężko, że nie było szans przygotowania lodu. To mamy na koniec nadzieję, tylko pana, że pogoda pomoże. Na koniec tylko zapytam, bo właśnie wspomniał pan o imprezach, bo Mosir to nie tylko ta rekreacja i te grupy sportowe, które, o których pan mówił, tak jak short-trackiści, których tutaj widzimy na ekranie, ale to także wydarzenia, które są. Czy tych wydarzeń też będzie mniej, czy też raczej grudzień też będzie obfitował w te wydarzenia? Wiemy, niedawny przecież bieg rodzinny, ten wieczorny, odblaskowy był genialny, natomiast przyzwyczailiśmy się już do malinowego biegania. Tak, tak. Bieg malinowy tradycyjnie się odbywa. Biegniemy 10 grudnia wokół kąpieliska na Malinie. Mamy już pełną listę, znaczy listę mamy zapełnioną, brakuje 30 wpłat, które będą oznaczały, że 250 biegaczy pojawi się na starcie. Będziemy biegali z Mikołajem, dzieci troszkę młodsze dopuściliśmy pod warunkiem tego, że z opiekunem będą biegli, bo dystans jest też trochę dłuższy niż w biegu odblaskowym, ale biegniemy, tak? Biegniemy. To jedyna impreza, czy jeszcze coś? Tak jak mówię, 10 biegniemy, 11 jeździmy na łyżwach, na Toyocie Park trwają rozgrywki futsalu, rozgrywki siatkówki, powoli szykujemy się do kolejnej edycji rozgrywek piłkarskich OLO. Nie zabraknie atrakcji, wydarzeń, które organizuje Mosir bądź współorganizuje, więc myślę, że to będzie aktywny czas. Chodzi o to, żeby chyba ruszać się i w zdrowym ciele, zdrowy no duch. O to chodzi. My dokładnie. Chcemy pomóc. Dobrze, czyli my się umawiamy na łyżwy, panie dyrektorze. Dokładnie, tak, widzimy się na łyżwach. Dziękuję bardzo. Naszym porannym gościem był dzisiaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, pan Marcin Sabat. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję uprzejmie. A my zapraszamy państwa na kolejny, jutrzejszy już jak zwykle, poranek.